Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udziałem skarżącej oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 16 października 2014 roku skargi konstytucyjnej spółki SCA PR Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu, o zbadanie zgodności artykułu 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z artykułem 20, artykułem 22, artykułem 31 ust. 1 3 Konstytucji orzeka. Artykuł 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest zgodny z artykułem 20 w związku z artykułem 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Stanisław Ryba. Bardzo dziękuję, pani profesor. Przedmiotem kontroli, jak wszyscy dobrze wiemy, był artykuł 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi: czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Po przeprowadzeniu analizy formalnej skargi, o czym szerzej będzie w pisemnym uzasadnieniu, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w warunkach niniejszej sprawy rozpoznaniu podlegał zarzut naruszenia artykułu 20 w związku z artykułem 22 Konstytucji. Trybunał stwierdził, że kontrola konstytucyjności zakwestionowanej normy z artykułem 20 w związku z artykułem 22 Konstytucji wymagała uwzględnienia wymogów testu dozwolonych konstytucyjnie ograniczeń praw i wolności z artykułu 31 ust. 3 Konstytucji. W konsekwencji należało udzielić odpowiedzi na pytania o przydatność, niezbędność oraz proporcjonalność w wąskim znaczeniu artykułu 15 ust. 1 pkt 4 tej ustawy jako ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Odpowiadając na pierwsze pytanie, Trybunał stwierdził, że analizowany przepis jest rozwiązaniem przydatnym do realizacji celu zakładanego przez prawodawcę i uzasadnionego w świetle konstytucyjnych wartości. Przemawiały zatem następujące argumenty. Po pierwsze, celem zaskarżonego przepisu jest przeciwdziałanie nadużyciom pozycji rynkowej przez przedsiębiorców w relacjach z innymi przedsiębiorcami, które skutkują utrudnieniem dostępu do rynku. Zaskarżony przepis stanowi reakcję prawodawcy na nieuczciwe praktyki przedsiębiorców o silnej pozycji rynkowej. Trybunał uwzględnił również aktualną strukturę rynku, na którym dominują wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Po drugie, zaskarżony przepis nie utrudnia realizacji założonego przez prawodawcę celu. Prowadzone przez ekonomistów i prawników badania wskazują bowiem zarówno na antykonkurencyjny, jak i prokonkurencyjny charakter zakazu pobierania opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Po trzecie, zaskarżony przepis uzupełnia w obrocie prywatnoprawnym publiczno-prawny zakaz nadużywania pozycji dominującej zawarty w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Po czwarte, przepis ten, podobnie jak wiele innych regulacji zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowi przydatne narzędzie operacjonalizacji konstytucyjnego standardu ochrony praw i wolności w stosunkach między podmiotami prawa prywatnego.
Po piąte, działanie polegające na uzależnianiu przyjęciu towaru do sprzedaży od spełnienia przez dostawcę dodatkowych świadczeń stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji także w stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z 2002 roku. Odnosząc się do oceny niezbędności, Trybunał stwierdził, że zaskarżony przepis ograniczając wolność prowadzenia działalności gospodarczej jednego podmiotu, to jest przedsiębiorcy przyjmującego towar do sprzedaży, jest niezbędny do ochrony wolności prowadzenia działalności gospodarczej innego podmiotu, to jest przedsiębiorcy dostarczającego towar do sprzedaży, którego dostęp do rynku lub pozycja na rynku jest zależna od działań przedsiębiorców przyjmujących towary do sprzedaży. Nie ulega wszakże wątpliwości, że uzależnienie przyjęcia towaru do sprzedaży od pobrania różnego rodzaju opłat wymiernie wpływa na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę dostarczającego te towary, zarówno w zakresie wyników tejże działalności, jak i jej organizacji. Pobieranie przedmiotowo istotnych opłat służy w szczególności rozkładaniu, a w skrajnych wypadkach całkowitemu przerzucaniu między przedsiębiorcami ryzyka związanego ze sprzedażą towaru na kolejnych etapach jego dystrybucji. Trybunał Konstytucyjny stwierdził także, że omawiany przepis jest również niezbędny do prawidłowej realizacji wolności umów, a w konsekwencji ochrony normy wywodzonej z artykułu 353 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego. Przechodząc zaś do oceny, czy realizację wspomnianych zasad konstytucyjnych można osiągnąć z zastosowaniem mniej dotkliwych ograniczeń wolności gospodarczej, Trybunał podzielił argumenty Sejmu. Zdaniem Trybunału nie stanowi mniej dolegliwego ograniczenia wolności gospodarczej regulacja zawierająca kazuistyczne wyliczenie niedozwolonych postanowień umownych o opłatach za przyjęcie towaru do sprzedaży. Alternatywnym natomiast względem zaskarżonego przepisu i możliwym systemowo rozwiązaniem prawodawczym jest regulacja zakazująca pobierania przedmiotowych istotnych opłat, która zarazem przewiduje katalog enumeratywnie wskazanych w ustawie wyjątków. Nie sposób jednak abstrakcyjnie przesądzić, że tego rodzaju regulacja jest mniej dolegliwym ograniczeniem od zaskarżonego przepisu. Należy bowiem zauważyć, że z uwagi na liczbę zmiennych ekonomicznych i faktycznych oraz dynamiczny charakter stosunków cywilnych podlegających regulacji, ewentualny katalog zdefiniowanych przez prawodawcę wyjątków od zakazu wymagałby stosowania właściwych prawu cywilnemu dyrektyw interpretacji i wnioskowań, w tym analogii, oraz przynosiłby, podobnie jak czyni to zaskarżony przepis, ciężar kwalifikacji opłat na sądowy proces stosowania prawa. W tym zaś kontekście istotne jest, że zaskarżony przepis nakazuje w możliwie najwyższym stopniu orzekającym inkazu sądom wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności faktyczne i prawne związane z umownym zastrzeżeniem opłat. Odnosząc się do wymogu proporcjonalności sensu stricto, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że artykuł 15 ust. 1 punkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie stanowi nadmiernego ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Przemawiały za tym następujące argumenty. Po pierwsze, zaskarżony przepis nie zakazuje bezwzględnie pobierania opłat przez przedsiębiorców przyjmujących towar do sprzedaży w związku z realizacją umów zawartych z innymi przedsiębiorcami, lecz zakazuje pobierania jedynie takich opłat, które utrudniają dostęp do rynku, będąc sprzecznymi z dobrymi obyczajami, zagrażającymi lub naruszającymi interes innych przedsiębiorców lub klienta. Nie każda zatem opłata pobrana przez przedsiębiorcę przyjmującego towar do sprzedaży będzie czynem nieuczciwej konkurencji. Po drugie, zaskarżony przepis nie stanowi nadmiernego ograniczenia, gdyż orzekający w sprawie czynu nieuczciwej konkurencji sąd powszechny
został przez prawodawcę wyposażony w kompetencję szczegółowej oceny i zróżnicowania każdego wypadku pobrania opłaty w zależności od towarzyszących temu okoliczności faktycznych i prawnych. Sąd powszechny obowiązany jest dokonać oceny ekwiwalentności świadczenia wzajemnego zastrzeżonego w umowie w zamian za pobraną opłatę. Po trzecie, zaskarżony przepis nie stanowi nadmiernego ograniczenia, gdyż użyte przez prawodawcę pojęcia pozwalają w procesie sądowego stosowania prawa uwzględnić wyniki badań i twierdzeń z zakresu nauk ekonomicznych jako dziedziny właściwej do pełnego opisu stosunków łączących przedsiębiorcę dostarczającego towar i przedsiębiorcę przyjmującego go do sprzedaży. Po czwarte, zaskarżony przepis nie wyklucza możliwości zawierania umów, których mocą jedna ze stron zobowiąże się do uiszczenia oznaczonej sumy pieniężnej w zamian za świadczenia polegające na reklamie lub szeroko rozumianej promocji towarów albo innego rodzaju świadczenia związanego z transportem, składowaniem lub ekspozycją towaru, który jest przedmiotem umowy sprzedaży, dostawy lub komisu. Tego rodzaju zachowanie przedsiębiorcy o silnej pozycji rynkowej nie może zostać zakwalifikowane samo w sobie jako czyn nieuczciwej konkurencji, chyba że inkasu zostanie wykazane, iż opłaty utrudniają dostęp do rynku innemu przedsiębiorcy, a ich pobranie było warunkiem zawarcia innej umowy między tymi samymi stronami. Po szóste, skarżąca nie wzięła pod uwagę cywilnoprawnego charakteru zaskarżonej regulacji. Postępowanie w sprawie czynu, o którym mowa w artykule 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie jest prowadzone przed organem administracji, ale przed sądem z powództwa jednej ze stron umowy, co niewątpliwie pozwala w możliwie najlepszym stopniu uwzględnić interesy różnych podmiotów. Postępowanie to ma charakter kontradyktoryjny, jest przejawem realizacji jednego z rodzajów sankcji cywilnoprawnych, które uruchamiane są jedynie przez samych zainteresowanych w zakresie przez nich wskazanych i w celu przede wszystkim kompensacyjnym, a nie represyjnym. Po siódme, stwierdzenie przez sąd powszechny, że doszło do naruszenia artykułu 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie skutkuje nieważnością umowy in toto, lecz jedynie odnosi się do tych jej postanowień, które zastrzegają niezgodne z prawem opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży. Z powyższych względów Trybunał orzekł jak w sentencji. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu.